Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Ryszard Czałowski, witam was w bardzo nietypowym miejscu, ponieważ niestety stała się rzecz absolutnie tragiczna. Ponieważ rozbroiłem miny, zaniosłem miny tej lasce. Muszę wam to wytłumaczyć od poprzedniego odcinka. No. Zaniosłem miny lasce, wtedy zacząłem odcinek, pogadaliśmy chwilę. Ona powiedziała, żeby udać się do supermarketu, tak jak było w planie. Odbiliśmy miłą pogawędkę, ja posprzedawałem rzeczy i teraz wysadziłem tego chłopa i patrzę na mikrofon, nie działa. No nie wiem, w sensie nie był ani wyciszony, ani nic, po prostu w pewnym momencie stwierdził, że... Dobra, się obawiałem, że to ten mikrofon. Mam nadzieję, że teraz jest gites. Będę żyć albo nie, jednak sprawdzę. Dobra, jest w miarę git, więc wysadziłem chłopa i się zorientowałem, że nie działa tego, nie? Więc 15 minut poszło się trochę, że tak powiem, w pupkę. Natomiast to, co się wysadziłem go granatem, więc bardzo żałuję, że nie ma tego pokazanego. Niestety, no ale wyszło jak wyszło. No jesteśmy tutaj, robimy tą misję. No szkoda, bo ja chciałem pokazać to, ale no wiecie, czasem tak jest, że po prostu coś się zepsuje, tak? I wiecie, trzeba wiecie, przełknąć ślinę i nie zawsze jest idealnie. Odkryłem coś takiego jak. W sensie ten chłop to miał. Ognista lanca. I to zadaje 50 obrażeń widzowie na hita mnie ściągło, czaisz? Ty tu Kumalski czy nie, ty? To jest jakiś siekiera, ty. No. Więc. Widzowie. Ja pierchruper, mamy broń jakichś obcych czy coś takiego. To było OP. Chłop mnie normalnie na hita ściągnął. Z 5 razy, niestety. Nie spodziewałem się, kurde, takiego tego. O kurde, zerowe szanse, ty. A co to jest po prawo? No widzę, że mam zerową. Jak mam wyjść? Kurde, jest to strasznie dużo widzowie, wszystkiego się marnuje przy tym. Ogniwo obcych, zajebiście, tylko. Tylko, że nie do końca właśnie. Automat. Dobra, no urwałem mu tym karabinem nogę. Ale ciężko, słuchajcie, oczywiście gramy sobie na tym poziomie najcięższym, więc to nie jest łatwo, mówię wam widzowie. To nie jest łatwa sprawa sobie grać na tym poziomie. Tu mam jakieś pałkę, ale chyba młot w ogóle jest lepszy, to mogę go zobaczyć, bo też mam młot. Mod lepszy chyba. Granat, poczekajcie, poczekajcie. Bo ja teraz do tej pory używałem jakieś kija, nie? Tak, kij baseballowy 8. No to mod zdecydowanie lepszy. Trzeba to cały czas w miarę upgrade'ować, bo zaraz będzie widzowej tragedia. Pokę ten młot. Okej. Dobra, też jest w miarę szybki kit. No jest tragedia, jeśli chodzi. Byłem w tej szkole w poprzednim odcinku, w sensie tego akurat nie nagrałem. Byłem w tej szkole, ale to sobie w nocy grałem, bo wiedziałem, że muszę przejść kawał, żeby te miny rozbroić. W ogóle tych min jest, kurde, mamy chyba 25 min mam weku. Nie wiem, czy je sprzedałem wszystkie, czy nie. W każdym razie strasznie dużo tych min jest. Dostaliśmy właśnie granaty od tej laski, a w tej szkole okazało się, że nic, słuchajcie, ciekawego nie było, w sensie w tej szkole, kurde, muszę sobie V-Synchro ustawić, żeby było stało 60 FPS-ów, bo jak mi tak skacze co 3 sekundy, że ja mam 120, 140, 80, jak gdzieś wejdę, to mnie to wkurza strasznie. W tej szkole okazało się nic ciekawego, w sensie bandyci tam byli, to oni pokroili tych chłopów, tak samo jak tutaj. Nic szczególnego na razie. Teraz pewnie dostaniemy jakimś potworem na mordę, więc będzie zabawnie. Okej. Przydałoby się, wydaje mi się, iść po cichu. Jest tu coś takiego jak skrytobójstwo, albo wiecie co ona myśli? Papierosy. Kurwa, ile tu ludzi jest, ty. Kurde, molek. Dobra. Kasa.
Przedwojenne pieniądze. O! Dobrze, widzowie. Wydaje mi się, że ja bym chciał to na cicho zrobić. Jak już bym chciał coś zrobić, to wydaje mi się, że na cicho. Nie, że ja fan na cicho robienia, po prostu coś czuję, że nie mam z nimi szans. Mam 6 ammo do tej ammo, do tego, do tej broni. No nie, to nie jest dużo. Kurde, jak w Tarkowiku. Nie? W Tarkowej się tak gra. Na pussy. Kurde, mam granat i mam tą broń. Poka. 56% szans. Więc pewnie zginie na hita. Dwanaście. 58. Kurde. Nie wiem, czy chcę to w ogóle zaczynać, widzowie. W sensie... Ja bym zrobił na razie tak, że... żebym tego w ogóle nawet nie zaczął teraz. O kurde. Ale wydaje mi się, że nie mamy wyboru. Dobra. 3 hity? Nie, stop! Nie chcę 3 hitów. Cofaj mnie, to 1 chcę. To jest, słuchajcie, kurwa, siekiera, nie broń. To jest, widzowie, siekiera, nie broń. Tylko trzeba na bliski dystans, na bliski dystans. Na bliski dystans, higi dystans, 90%, spoko. Boom. Dobra, tylko na bliski dystans, na bliski dystans i mamy to, widzowie. Safe. Na blisko, na blisko, na blisko, na blisko. Pyk. Jakie szanse? 52. Podchodzimy bliżej. Pyk, ładuje, zajebiście. 85. 95 w prawą rękę. No dobra, chyba też zginę, co? Też. Zajebista jest ta broń. Na hita. O, 66%. Dużo trochę, w sensie mało. 95, go. O! Ty, nie padł na hita, co jest? Jeszcze raz mnie tu strzelaj. Lewak, lewo, gościu. Fajny to jest model strzelania, tylko ja bardziej chyba wolę ten FPS jednak. Ty, nie wiem, że z nich zostało to. O kurde. A to ciekawe bardzo. Mam przeciążeni. No dobra. I w takim momencie, jak jesteśmy przeciążeni, jest najsuper, najlepszym pomysłem jest właśnie wziąć to i po prostu poulepszać sobie, bo w takim momencie, jak tak robimy, to jakby zużywamy to, co widzicie już. Zobaczcie, ile kilo było. Tak mi się wydaje, że tak jest najlepiej. A to też drożej sprzedamy, no nie? Tak mi się wydaje, że tak jest, koks. 11, a ta broń palna daje. Dobra, git na razie. Dobra. No, te chłopy to pewnie oni to zrobili, więc nie szkoda mi ich. Uuuu, spoko. Właśnie potrzebuję jakiegoś pistoletu 10 mm. O kurwa. O kurde, ty. Co? Poczekaj. Ile? 160 ammo mam? Co ty gadasz, ty? O kurde. Miny odłamkowe. Naboje, widzowie. Już mi się słabo zaczęło robić, delikatnie. Dobra, terminal. Zobaczymy. Kurde, jaka Fallout to jest dobra gierka, ty. Bez kitu, 12, 12, 13 lat temu powstała. Siekiera. Dobra. Showing. No dobra, spróbujmy. Nie. Aha, jedno prawidłowe zawierało. No może kontakt. Nie, ale kontakt zawierał już 3 prawidłowe. Czyli... Czekajcie, to trzeba przeanalizować. SH, nie. O... To, o... N.
Ony, możliwe, że ony. O albo ny. Musi być o albo ny. Czyli letting też może być. Ale musi mieć trzy wspólne z connect, z contact. A nie ma. Czyli to musi być raczej ny. Ty jest. Ly nie ma. E nie ma. Ty jest. Ny jest. I g nie ma. Czyli letting na pewno, nie? Sending. Musi być ny i musi być tak. Ny nie było w... Jest ny. G nie ma. I nie ma. D nie ma. N jest. E nie ma. I S też nie ma. Czyli sending nie może być. Getting. G nie ma. Ny jest. I nie ma. Ty jest. E nie ma. I G nie ma. Czyli nie. Joining. J nie ma, o nie, jest, i nie ma, nie jest, nie ma, czy... Sliter. Kurde molek, ty. Sliter. Ty jest, i co dalej? Ry nie ma. Nie wiem, czy wy w ogóle rozumiecie, co ja w tym momencie robię, bo pewnie jak ktoś to widzi i nie skumał tego, to pewnie nie wie, co robię. No, ciężko mi będzie to wytłumaczyć, ale cutting, może być cutting, k jest, ty jest, i nie ma, n nie ma, jest, jest c, n, t, to może być cutting, go, nie, o kurde, oj, sorry widzowie. Nie no, bo ja tu spędzę 30 minut, tam widzowie. Beating. Ty jest. A jest. Nic więcej. K jest. N jest. N jest. Ty jest. A jest. Jest i jest. To może być to. Go. Udało się. Nie? Nie udało się. No to mogło być to. Mogło to być to. Bo to trzeba porównać liczby. No nie udało się, widzowie, niestety. Nie da się tego otworzyć bez terminala. A nie mogę jeszcze raz, prawda? Nie. Jak już się zablokuje, to się zablokowało. No max, okej. Okay. Mierka ciśnienia pary. Mamy stopy. Swędzą. No nic, nie udało się. Trochę mnie to boli, że się nie... Ty! Widzowie! Ty. W dół chcę. Kurwa, jak to... Jak to jakby... Bo... Okej. Okay. Nie da się tego jakby obrócić 360 chyba. O, następny poziom. A to dobrze. Zajebiście. Handel. Full handel. Kontynuuj. O kurde, złodziej 3, żelazna 5. Żelazna 5 dodaje Wydek. Wydek ma uroku osobistego, aby mieć wpływ na ludzi. Każdy jest większy retoryki oraz handlu. No wydaje mi się, widzowie. Dodaję ze zmutowanymi insektami. Duże dziecka. Relacje z dziećmi. Obsydian. To... No to chyba niepotrzebne. Złodziej. Ja bym... Złodziej albo handel, no nie? Złodziej albo handel. Wydek bym dał. Wydek jest okej chyba. Gotowe. Ja myślę, że git. Dobra. Okej, w miarę, jeżeli w takim tempie będę dostawał poziomy, to jakby spoko, no nie? Łóżko odpocznij, no nie? Kurde, co my tak... Ty, w jednym miejscu mnie stopa swędzi ciągle, poczekajcie widzowie, co jest? Dobra, gramy. Puste, puste. Sawę. Trzeba tu pobadać wszystko. Butelkę napoju.
A to o, właśnie, może wodę znajdziemy. Damy temu chłopowi, co chciał. Ale wątpię, że tu będzie jedzenie, tak jak mówili tego. O kurwa! Nie no, na... Nie, nie będę marnować, widzowie. Nie będę na tą dziwkę marnować tego. Kurwa, albo będę. Team pack. Co jest grane, ty? 45, no to może nie dajemy. Ty. Ty tu upcaj. Kurwa, co jest? Nieśmiertelna, ty. Granat odłamkowy. Fuck! Szybko, szybko! Nie mam, kurwa, tego! Uff. 85. Musi się siąść, widzowie. Nie jest dobrze. Dobra. Na szczęście dobrze jest to, że mogę sobie kliknąć. I wtedy się uleczyć. To jest porząsiu. O, tryb slow-mo jest odpalony. A tu coś jest faktycznie na tych półkach, ale to jakieś gówno, nawet nie będę brać ten półsek. Dobra. Tu trzeba poulepszać. Przedwojenny mundur. Nie chcę tego założyć. Nie. Nie. Tak? Nie. Nie mogę jakby tego na... Nie mogę pewnie. Dobra. Te puszki trzeba powyrzucać, bo to już są. Wydaje mi się. To też bez sensu. To bez sensu, to trzeba to starannie, słuchajcie, wam powiem, jakby selektować, powiedzmy, tak? Pajunie Cox, pistolet, chyba też Worf. Tylko... Mina, 25 min ja tak nie sprzedałem. A że ja nop, debil. Pistolet, naprawiaj no. O. Nie chcę tego założyć. Pyk, pyk, pyk. Nie mogę, pyk, nie mogę, nie mogę. Dobra. To tyle niestety. Trzeba coś powyrzucać też pewnie. Mamy te różne i to są jakieś usesy. Wartość 1. To trzeba selekcjonować, a nie tak na pełstągę jak ja to robię. Ponadto powinienem postrzelawać te wcześniej rzeczy, a nie biegać teraz po markecie. Kółko, kółko na klucze? Zakrojona koperta Lucy? Tyle. Co ty gadasz, że wszystkie rzeczy, które mamy, to są tego. Chyba pewnie żarcie mamy i one też są ważne. Na pojemnik, z którego mam jakiś szkocka. Kola. Mięso muchy. No to by trzeba było to wszystko tak poselekcjonować, widzowie. Najlepiej to wszystko sprzedać, ale problem jest, słuchajcie, taki, że nawet nie było gdzie tego sprzedać, ty. Ja bym musiał dostać się do nowego miasta. Żeby to wszystko posprzedawać, no nie? Czyli tam do... no nie, gdzieś do jakiegoś miasta bym się musiał dostać. Nie wiem, czy stąd nie przyszedłem czasem. Chyba nie. New Cola. No zobaczmy na mapę. Mapa okolicy. Okej. No, czy nie lubię toalet w grze. Odlot. Zatem mam odlot na przykład na zwiększa siłę, z tego co wiem.
Tu możemy się napić, tak? No chyba nie chcemy pić z tego na razie. Wygrzew. To. Trzeba to selekcjonować, mówię wam. I kapsle. Dobra. A co jak mogę? Jak sobie odpocznę, to mi życie wróci? O, tak. Nie była posiadana owa wiedza. Ja co to jest na górze tu? Niciona puszka. Tutaj coś ciekawego. No to jest jednak taka gra RPG eksploracyjna, co nie? W sensie musisz dużo patrzeć po kątach, czy w istocie wszystko zabrałeś, co zabrać powinieneś. Więc no tak będę też robił. Pewnie. Chcę wziąć to wszystko. Wykonano, znajdź jedzenie. Tak, ale jeszcze mam znaleźć leki, prawda? Czy nie mam? Może już nie mam. Nie, znajdź lekarstwa mam. Ale to jak ja znalazłem to jedzenie, już je wezmę. No to raczej już nie będzie tego jedzenia, co nie? Więc nie ma co pisać, że jest jedzenie chyba. Butelka na mleko. Czy źle mówię? Ale rzeczy. Klucz do apteczki w super duper makecie. Mina. Jakiś przewodnik. Mina. Co to było? Skrzynka. Naboje. Ojejciu, tych naboi to jest tak dużo. Granat. Widzowie. Czy to było tak worth tu przyjść? O. O. Perfekcyjnie. Tak było worth tu przyjść. Jestem tak, tak jestem przepełniony, że co chwilę coś będę musiał wyrzucać, ty. Metalowa patelnia. Wydupcaj mnie z tym. Wszystko, co ma wagę mniejszą niż 5, by się przydało powyrzucać, ale to jak to sprawdzić? Amunicja coś waży? No nie. Ogniwo obcych. To jest tak kozacka broń. Wszystko, co ma wartość 1 poniżej 5. Nie. Nie, nie, nie. No to ma 4, no nie. Kurde, ale to przywraca życie. To się przydało zostawić, ty. Kurde. Pojemnik z krwią. Tutaj tego weż kocka. Tu jest wiewiórka na patyku. Wygrzew. PW60, wytrzymałość 3, siła 2. Kurde. Nie mogę tego ponaprawiać, tak to bym sobie to zużył i by było git, no. A nie mogę. Ale chyba będę musiał coś wyrzucić, widzowie. No to jest w sumie dość słabe, nie? Waga 2, wartość 3. Wydupcaj mnie z tym. Waga 2, wartość 5, wydupcaj mnie z tym. Waga 15, wartość 22, wyzdupcaj mnie z tym. Git. Dobra. Co ciekawe, właśnie ubiory są najmniej jakby warte. Hamulec ręczny. Okej. To było, było. Dobra, musimy znaleźć jakąś apteczkę, coś tam pisało, nie? Jest to jakaś apteczka, podobno. Zobaczymy. Puszka, 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 puszka. Drzwi. O. Kurde, ile tu jest rzeczy. Aktywacja, interkom. Aha, to jest to na samym początku, nie? No to nie ma zbyt tu nic ciekawego chyba. Mina.
Pistolet. Ogniwo. Skrzynka z amunicją. Kurna. Nie w tą stronę, widzowie. Ogniwo! Ojeju. Dobra, jesteśmy bogaci. W sensie... Zajebiście jest. Szlugi. Mąkę nie. Puste. 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 Tu jest jakieś żarcie. Okej, możemy wziąć to. Możemy wziąć to. To też. Apteczkę. Apteczkę. Trzeba znaleźć apteczkę, widzowie. O, wódkę, ty opę. Wódka opę. O, jeszcze tu bym przegapił. Pistolet. Brudna woda, ogniwa. Ja pierdzielę, widzowie. Ile rzeczy tu jest, co jest? Gram na najtrudniejszym poziomie, no. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. Taki byłby przypał, jakbym tak mówił, że no, najtrudniejszym gramy i by się okazało, że to nieprawda jest. Gdzieś tu mogę znaleźć pewnie, co? Tak, jest bardzo trudny, nie da się dalej. Apteczka, apteczka. Ja się przez chwilę z rąką, bo myślałem, że tam ktoś stoi. Stąd przyszliśmy. Gdzie może być apteczka, widzowie? Mapa okolicy. No kurde, czy my nie byliśmy wszędzie? O, karabin. Maski nie chcę, naboje wezmę, pancerz. Kurde, niby OP, ale nas nie możemy wziąć tego. Pokaż. Trzeba wytrzymałeś, żeby więcej mu staśkać. Mogę naprawić? Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Mogę. Okej. Okay. Ubiór. Muszę wydupcyć to. W sensie... Muszę to wyrzucić. Z kitu. Nie ma sens. Apteczka, no gdzie jest ta apteczka? Tu byliśmy, co nie? Na pewno tu byliśmy, widzowie. Może nie mam, że tylko taka ściema jest. 28 minut odcinka już. A to przypomnę, łapki w górę zostaw, spoko, dzięki. I komentarze, i subskrypcje. Kurde, jak tak blisko gram monitora, albo jak się patrzysz w jeden punkt cały czas monitora, czego nie lubię robić, bo wtedy się tak jakby zatracasz, powiedzmy, nie? Tak wzrokowo, nie widzisz jakby poza tym ekranem i jeszcze ci się ekran rozmazuje, przynajmniej ja tak mam. Kurde, no byliśmy wszędzie, widzowie, wydaje mi się. Wydaje mi się, że byliśmy wszędzie, może jakiś znawca. Teraz to ogląda i mówi, gościu... Ale wydaje mi się, że... Wszędzie byliśmy. Chyba, że trzeba gdzieś wyjść jeszcze. Dobra, jeszcze raz sprawdzę. No, ostatni raz. Tu byliśmy na pewno. Tu byliśmy. Tu nie było drzwi. Tu nie ma apteczki. Tu jest wszystko. Tu jest wyjście. Stąd nie przyszliśmy, ale przyszliśmy. Wydaje mi się, że przyszliśmy stąd. Chyba tak. Może teraz wyjdziemy tędy. No nie. To jakby... No to nie uda nam się tego opcjonalnego zadania, powiedzmy, wykonać. No nie uda się niestety. Nie ma lekarz, ty. Zobaczymy, jeszcze obejdziemy, no, na plecach. Nie mam naboi, 44, ojej, plus 24 jeszcze w tym. Tu mam 5, dobra, zajebiście. Jeszcze mamy ten taki fajny mały pistolecik.
10 mm. I do niego to mam z 200, a moment. Może gdzieś tutaj jakieś wejście jeszcze tajemne. A może na dach? Ty, da się wejść na dach? No to nie wiem. Nie, widzowie. Chyba się nie da. Dobra, szybka podróż. Nie udało się. Chcę się udać do Megatona. Gdzie to szukam kogoś, bo mógłbym sprzedać za kapsle wszystkie rzeczy, które posiadam. A, w ogóle tu nie byliśmy, to też sobie wejdziemy. To jest klinika właśnie. Dzień dobry. Siema. I'm Doc Church and I run this clinic. Now, before you go asking me for help, you'd better know the rules. Rule one, don't bother me. If you do bother me, you better be damn near dead. I'm busy enough taking care of people I actually like. Follow my rule, I'll keep you patched up. I'll keep getting paid and we'll get along just fine. Czy możesz zmniejszyć mój poziom napromieniowania? Potrzebujesz jakiejś na koncentrację? Co wiesz o miejscowych? A doctor doesn't talk about his patients. At least not to strangers, he doesn't. Retoryka. Ja chcę tylko pomóc doktorze. Yeah, sorry. I don't think so. A retoryka też ważna. Masz mi zaufać, jestem lekarzem. Maybe if you actually had some medical training, we could talk about it. I'm the town doc. If it's cut, I sew it up. If it's infected, I cut it off. I have to say, of all the rat-infested hellholes that I've lived in, this one is the least hellish. Potrzebuję medykamentu. Not quite as good as that vault stuff you're used to, but it'll do you. Jak nie tak dobry? Pewnie... Okej, steampaki. Steampaki ważne. Dobra, trzeba mu coś opierdolić, w sensie sprzedać mu te wszystkie rzeczy. Na początku to byśmy się tak, zaraz ogarniemy wszystko. Dobra, ile tu ty? No ja spędzam, słuchajcie, powiem wam szczerze, że... Ty! To jest tylko i wyłącznie test, żebyśmy mieli jasność. Zapisuję. Albo może na nowym zapisie. Nowy zapis. Biorę tą broń. Nie tą. Chociaż to też jest chyba w miarę okej. Okej, nieważne. No dobra. Rozpierdalam doktora. Klikam wyjście i wychodzę na zewnątrz. Co się dzieje? No, to właśnie to chciałem wiedzieć. Czy oni zareagują z jakimś mimo tak, że zabiję go w, jakby, wiecie. Dobra. Strasznie tu się długo, słuchajcie, czasu spędza, żeby jakby same te wszystkie rzeczy robić. Chciałbym pousuwać wszystkie te rzeczy, które mam tu zaznaczone. Tylko nie wiem, kurwa, jak to zrobić. Nie chcę. Nie tak na pewno. Chciałem, żeby to wszystko sobie posegregować od nowa, tak. Strzelba bojowa. Kurde. A mam jakieś ammo? No nie mam. Pistolet maszynowy 10 mm, 1. Pistolet laserowy, 2. A nie, może, kurde, źle. Młot, 1. To teraz będzie, teraz słuchajcie, właściwie to już by było tyle, wydaje mi się. W sensie idziemy jeszcze oddać. Dobra, to poczekajcie, jeszcze pójdziemy zaraz oddać tego. Pójdziemy jeszcze oddać misję, powiedzmy, tak, porozmawiać do końca i potem będziemy gadać. No nie mam tego olbrzyma, nie mam nic za bardzo, mam strasznie dużo min. Nie wiem, po co mi te miny. Kaste to są, rozumiem, pięści, tak? Czyli niezabójcza broń? Chyba tak. Karabin myśliwski. Kurwa, to jest... Nie, no dobra, chciałem sobie to jakieś poukładać, nie ma szans najmniejszych, no gdzie. O Jezus, to jest tyle logistyki.
Dobra, niech moją logistyką będzie. Czy mogę coś poulepszać jeszcze? Nie, bo wszystko tam porobiliśmy. Dobra. Gościu. Tak. Potrzebuję medykamentów i sprzedam ci wszystko, co mogę ci sprzedać. To jest tak. Uzbrojenie. Strzelba bojowa. No nie sprzedam ci. Pistolet maszynowy 10 mm, 16 obrażeń. No nie sprzedam ci. Pistolet laserowy nie sprzedam, ale pistolet 10 mm z obrażeniami 4 jak najbardziej. I zobacz, ile to jest warte, gościu. Pewnie, że ci sprzedam. Pistolet 0,32 cala. No to jakiś tyle kompletnych już bobów, a tyle warte, że to jest szok, gościu, więc sprzedajemy. Ognista lanca. No nie ma takiej nawet możliwości, że to sprzedam. Olbrzym. Nie ma szans. Nóż bojowy? Jak najbardziej. Nóż zwykły? Jak najbardziej młotnie. Mina odłamkowa? Ja bym najchętniej to sprzedał wszystkie miny odłamkowe, ale... Nie za bardzo niestety pan doktor ma cokolwiek. Odporność promieniowania tutaj wzrasta. Tylko pytanie na ile? Na zawsze? No nie, no raczej nie. A może tak? Może nie? Nie wiem. Kurde, ciężko mi jest powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Ile steampacków? 24 razy 10, 240 razy 20. 5 stów zapłacimy za 24 steampacki, 6 stów. Bierę to, wydaje mi się. No minę sprzedaję wszystkie. Nit. No i co, to jeszcze jedna mina? Już za dużo jest. To jeszcze coś pod niego tutaj wydulę. Co, jakieś kurde. To jest odporność obronna. A, widzisz. Dobra. I też. Ubiliśmy handlu, panie doktorze. Pewka. Potrzebujesz czegoś na koncentrację? Another junkie. In case you haven't noticed, this is a clinic, not a candy store. And I've got work to do. Dobra, dobra. Tak sobie tylko pytałem. A więc masz kogoś uzależnionego w mieście? W tego typu miejscu pewnie aż rodzi się od szpunów. No ja jestem na takim zadubie, musi być gość od prochów. Ha. Okay. So we have a resident with a bit of a problem. What makes you so goddamned superior? Wastelanders. Whoa. For Christ's sake, you don't look... Nie wygląda, nie wyglądam. Dorwali mnie. Look at you. You're fine. Don't come in here wasting my time with your hypo... Dobra, dobra. Yeah. Czyli rozumiem, że mi pomoże, jak będę się nadupcał. No nie ma co, no, tutaj robić tych rzeczy. Chyba, że wyjdziemy, zrobimy taką małą taktykę. Wyjdziemy, chłop idzie spać, a my wchodzimy, gościu, i... Wartowałem. Co? Ty gadasz? Pewnie, że nie. Ale walizkę masz zajebistą. Nie no, muszę go okraść, bo nie wytrzymam widzowy. Chipsy? Nie, może nie. Żelazko, nie? Wyjedne pieniądze i to. I twaliska. Czerwone ubranie sportowe. Śmieszne było, jakbym okradł go i później mu to wszystko sprzedał, no nie? O! Dzień dobry! No nic, widzowie, jest jak jest. Idziemy do Supply. No tak, jest wielki napis atomowy z bombą. Jest wielki napis Supply. Więc. Możemy tam znaleźć, nie uwierzycie, zapasy. Witam. So, how's the scavenging been? No właśnie, leków nie mam. Nie mam. Retoryka, super, nic nie ma. No cóż, mam jedzenie z lekami, jednak brakło mi szczęścia. Really? No medicine at all? None? Seriously? Well, I guess I should have expected that. No nie było, nie było. It's been a long time after all.
But you certainly did research a couple of risks of those big stores. Tell me about it. Jest tam o wiele więcej jedzenia niż gdziekolwiek indziej, ale też sporo chętnych. Inteligencja, znaleźli mnie bandyci, ale łatwo dało się ich przechytrzyć i łamam jedzenie i nawet ta banda pedałkowatych bandytów mnie nie powstrzymała. To była śmiertelna pułapka. Kurde, zagramy nie, takie wiecie, że niewiniątko, w sensie, o nie, napadli mnie. To była śmiertelna pułapka. Oh, poor research assistant. I'm sorry. Wiedziałem. I didn't know it'd be so dangerous in there. Well, don't worry. I'm sure the rest of the research will be safer. Jak reszta? At least you can keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. Here, take a bit. My treat. It tastes kind of great after a while. Co, jeszcze małotni misje? To było ostatnie zadanie z pierwszego rozdziału, prawda? Correct. And it's looking very smart. Very smart indeed. They'll be dazzled by our intelligence. Here, for your services, I've saved up quite a few stim packs. Of course you may need them. We've still got two more chapters to go. Simpaki. Jak jeszcze dwa rozdziały? Co? Widzowie, ja piąty odcinek już pewnie emisję robię, co jest? Nie no, ale z trzeci odcinek emisję robię. Albo drugi. No nic, w każdym razie to jest na 2 godziny, strasznie długo ty. Chętnie zajmie się badaniami, no dobra. The second chapter is going to be a bit trickier, I think. O. It'll cover how to handle creatures out there. O. For better or worse. O. For example, repelling mole rats. Learning about mire lurks. And when all else fails, how to handle being injured. So let's buckle down and get to work on this chapter. What's first? Przepędzanie kretoszczurów mi powiedz. Może jednego zabijemy jak byłem na misji. I'd make a chemical repellent stick for people to shoo them off. But I need it to be tested before I put paper in the guide. So I need you to find some mole rats and test it out a bit. Chyba w chemikalii nie jest zbyt śmieszne, ile to dla ciebie znaczy. Don't worry about the chemicals. I handled them all the time while experimenting. And I'm perfectly fine. Aren't I? How about I let you have the leftover chems I used to make it? Heck, do a thorough job and maybe I'll let you keep the repellent itself. No dobra. It'll be easy. One tap with the applicator and it overwhelms their senses with a sort of feel bad sensation. Then they're gone before you know it. You could test it out on just a few mole ratties, but for real testing, try it on 10 or more. There should be plenty in the tepid sewers downtown. Okay, to akurat nie tak daleko muszę iść. Wyposażenie, pokaż mi co masz na sprzęt. Zastanawiam się nad tym przewodnikiem, mogę o coś spytać. Absolutely. Dlaczego chcesz napisać ten przewodnik? Well, it'll help humanity rebuild, right? I mean, who doesn't want to help humanity? Besides, it's bound to work out better than some of my other projects. I mean, with you helping and all, how could it go wrong? Exactly. To ogromne przedsięwzięcie, musimy się upewnić, że postępuje. Co chcesz powiedzieć o twoich innych projektach? Masz jakieś powody? Problemy? Ogromne, że musimy się upewnić, że postępujemy właściwie. Oh, believe me. I know. I've been a bit careless with other projects, but this is important. This means something. Chyba masz rację, teraz wracajmy. Okej, ale będzie źle, jeśli książka wprowadzi w błąd, ucierpią ludzie. Oh, I hadn't really thought about it like that. I don't want anyone to get hurt. That's the last thing the guide should do. Well, we're just going to have to make sure it's accurate and useful and great then. You and me. Together, we can research and write a masterpiece. Mhm. Oh, I can't. No nie chcę tak robić. Nie wiem, czy mam ochotę to zostawać. Oh, it's perfectly fine. And either way, it's perfectly safe. Heck, once it got into food for Jericho, and he never even knew.
Dobra. Napraw nie moje wyposażenie. Wiąz mnie denerwujesz. Młota mnie napraw. Młocie. Napraw syska? No nie, nie, nie. Gazurka? O co to jest kurwa gazurka? Zielonego pojęcia, nie? Obrona jakaś, coś tego. A, obrażenie, kurde, obrona, ty. Obrona, co ja pieprzę. Dobra, strzelba bojowa. Też jest ważna, ale na razie z niej nie korzystamy. Pistolet laserowy. No, można z niej korzystać, więc bym naprawił. Chiński karabin szturmowy jest zdecydowanie OP. Pistolet chiński jest do kitu. Dobra, trochę staliśmy jakby... Ty, tylko mam 180 kapsli. Kurde, jak tu szybko siano jest. Tu masz siano i nagle nie masz siana, ty. Nie lubię tak, jak szybko ta siano znika. Trzeba coś posprzedawać, strzelba bojowa. Kurwa, i tak nie używamy tego. Dobra, sprzedaję to, bo i tak tego nie używamy. Albo olbrzyma, bo korzystałem z tych dwóch, tych samych. Dobra, olbrzym. Lanca zostaje. Pistolet laserowy. To ogniwo obcych, a to ogniwo energetyczne. No, zostają. Pistolet maszynowy zostaje. Mina. Nie wiem, jak działa mina. W sensie muszę ustawić i wróg musi w nią wejść, tak? Nie moja bajka. Wydupsaj. Czas tej kasy zostaje. Kij biliardowy nie. Kij baseballowy out. Casted out. Karabin myśliwski. Zostawiam. Granaty. Zostawiam. Gazurka. Nie wiem, co to jest. Go. Karabin go. Dobra. Hełm. Zostawiam to. Zostawiam to. Sprzedaję. O kurde, dużo tego mam. Różne. No i to są te baciewe wszystkie, to można wszystko posprzedawać. Ile? No jeden chciałbym. Po kolei. Jeden. Muszę wiedzieć ile. Dwa. O. Dobra, gites. Wyjście. Good hunting. O, muszę już iść. Aha, bo ona tu mówiła, że ja tu mogę korzystać z jej warsztatu. Tylko nie widzę, że tu miała warsztat. O, dziś obacz. Gdzie ona ma tu warsztat? Mówiła, że mogę z jakiegoś warsztatu korzystać jej. Holo taśma. A to mogę wziąć za darmo tej. Androidy istnieją naprawdę. Okej, okay, to jest jak w tym, jak w Wiedźminie tak było też. Nie w Wiedźminie. To może w Wiedźminie też. W Cyberpunku. No i nagle żeń zwrócił do Megatony, jako że mieszkał tu już wcześniej, zapytał cię, gdzie mogę coś tam. Schemat. Przy stole warsztatowym położ pudełko śniadaniowe, jak na tani i prosty prowizoryczny materiał wybucharowy, miny kapslowe daje mnie złego kopa, więc lepiej się odsuń. Naprawdę. Those synthetic men they supposedly make up north in the Commonwealth? Well, a friend of a friend knows a guy that met one. No, really, it's true. He's running away from his masters. Word is he's looking for a doctor to do some kind of surgery and a computer programmer of some kind. Can you believe that? Let me know if you hear something. Okay. Oh! Naprawdę? Chciałem się dowiedzieć o tym androidzie. Nie mam tego zaznaczonego. To jest takie zadanie. Jak się dowiesz, to będziesz mógł wykorzystać, rozumiem. Która jest? 50 minuta. Ty kurde. Tak się wolno w to gra, że ja po jednej misji będę robić w tej grze. No, nie wierzę. Gdzie jest warsztat jakiś? Jest jakiś warsztat, w sensie... Kubek na kawę, strzałka, no nie chcę. To... karton papierosów, ty. Pożyczę sobie. Nie, nie. No to nie będzie z tym warsztat, biurko.
Nie wiem, to nie rozumiem. W sensie, no w jakimś warsztacie. Ona powiedziała, że będę mógł korzystać z jej warsztatu. To myślałem, że tutaj widzowie. Ale no najwidoczniej nie do końca. Może ustawienie kastetu pod dwa to nie jest rozsądny pomysł, wydaje mi się. Wydaje mi się, że zdecydowanie powinniśmy tak nie robić. Jakiś pierwszy powinien być jakiś tam karabin czy coś. O, tu jeden karabin. Tutaj dwa se to, trzy se to, cztery se to i gdzieś później jakiś mod na pięć. Coś takiego. Dobra, mamy, słuchajcie, odstraszyć jakieś szczury. Ale Paramaxida już nie ma na Twitchu, więc nie ma się czego martwić, widzowie. Dlatego widzimy się, słuchajcie, jutro o 16. Bo może jutro się jakieś zjawem tutaj. Zobaczymy, widzowie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę oraz komentarz oraz subskrypcję i żeby wpaść na różne, słuchajcie, różne linki, które są w opisie, jak na przykład na Twitcha, na przykład na Instagrama oraz na mój drugi kanał, gdzie na przykład zrobiłem też coś takiego jak polski YouTube Rewind, jest kozacki jak dla mnie, więc możecie tam wpaść. Kurwa, jak to? Przecież miały być niedaleko, ciepłe kanały. Mam wodę? Nie no, nie mam wody no. Dobra, widzowie. Idziemy tam jeszcze. Dojdziemy. I się po prostu pożegnamy. Może jeszcze jest jakaś super atrakcja napotka i będziemy mogli wykorzystać moją super broń. W postaci może jakieś. A nie, kretoszczury, muszę pamiętać, że nie zabijać kretoszczurów. Chcę przetestować broń, widzowie. Nigdy tak bardzo ładnie nie prosiłem o jakiegoś wrogiego przeciwnika. Teraz by się jakiś owy przydał. Come on. Halo? Przeciwnicy? Ktokolwiek? Halo? Byle nie kredoszczur. Wszyscy oprócz kretoszczura, no nie? Ktokolwiek? Tylko nie kretoszczur. Spoko? I najlepiej nie zombie, bo się trochę przestraszy. Też było fajnie. Można tu wejść? Nie. O! Nie, to był głaz. O, supermarket. Nie, że ja muszę. Ty, a mogę się przecież. Kurwa, jestem głupi. W sensie mogę się. Wiecie, zrobić szybką podróż, nie? I dopiero wtedy do supermarketu i wtedy zadupcać tutaj, a nie, że ja z buta tu lecę. No nic, no, jest jak jest. Dostanę wroga, czy nie? Chyba widzowie nie dostanę wroga. Dobra, widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są. Pamiętajcie o tym, że codziennie, moi drodzy. Do zobaczenia. Jeszcze raz, do jutra. Trzymajcie się ciepło. O! Wróg? No nie wróg. To do zobaczenia.